zakończenie. Ćwiczenie, które dzisiaj nam będzie potrzebne w czasie treningu, czyli naprzemienne wypady raz na jedną, raz na drugą nogę. Już pokazuję, jak to wygląda. Kije zapięte, robimy wykrok. Raz na jedną, raz na drugą nogę. Nogę wysuń daleko, tak żeby kolano było nad piętą. Żeby kolano nie wychodziło przed stopę, a uginało się do kąta prostego. Wypychamy się mocno nogą, ale jednocześnie naciskamy na kije. Pracują nogi, ręce, tułów. I takie ćwiczenie będziemy sobie dzisiaj powtarzali kilka razy. Wyznaczcie sobie na dzisiejszy trening trasę 10 km. Tę trasę podzielcie sobie na 3 odcinki, po 3 km i jeden ostatni, 1-kilometrowy. Co 3 km będziemy się zatrzymywać i wykonywać ćwiczenie, które pokazałem przed chwilą. Ostatni odcinek zostanie nam na rozluźnienie, odpoczynek przed rozciąganiem, a pierwszy odcinek zacznijcie sobie od tempa rozgrzewkowego i za pierwsze 3 km widzimy się na pierwszej serii ćwiczeń. Powodzenia! Start the workout. No właśnie kilometr rozgrzewki wyskoczył na zegarku. Dziewięć minut. Lekko pod górę, ale generalnie już mnie ciągnęło do przodu, żeby szybciej, żeby szybciej. Ale pierwszy kilometr to ma być rozgrzewka, więc na spokojnie. Za 2 kilometry postój. Moi drodzy, pierwsze 3 km już za mną. Czas 25 minut. Tętno oscylowało między 120 a 150, w zależności od tego, jakie było nachylenie terenu. I przechodzimy sobie do pierwszej serii ćwiczeń naprzemiennych wypadów nóg. Już pokazuję wam, jak to powinno wyglądać. Zwracamy tutaj bardzo mocną uwagę przede wszystkim na ustawienie kolana względem stopy. Pilnujcie, żeby to stopa była dalej wysuniętym punktem niż kolano. Jest to zabezpieczenie tego, żeby kolana nie przeciążać. Więc na pewno nie róbcie czegoś takiego, że kolano będzie wysunięte dalej w przód. Kolano ma być nad piętą, a nie gdzieś nad palcami. Kije wbijamy sobie mniej więcej na wysokości kolana, nie za daleko z przodu, tak żeby dawały wam solidne podparcie. I jednocześnie możemy się wypychać kijami w górę lub tylko większą część obciążenia skupiać na nogach. Ja sobie zazwyczaj to dzielę, że pewną część zaczynam tylko nogami, kije tylko mi pomagają, a po około 10 powtórzeniach włączam również nacisk ramion na kije. I wykonajcie sobie od 10 do 20 powtórzeń na każdą nogę. Liczymy sobie na jedną. Czyli mam teraz lewą, od niej zaczynam, to jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz dołączam jeszcze mocny nacisk na kije. I tu jest już 3, 4, mocno, tak żeby poczuć ramiona, klatkę piersiową,
zejdź nisko, biodrami w dół. Jeszcze 3, 2 i 1. Jeśli serce bije i oddech wzmożony, to prawidłowo. Za 3 km powtarzamy to ćwiczenie. Tempo utrzymajcie już dynamiczne, szybkie. Już jesteście na pewno dobrze rozgrzani. Nie powiedziałem wam jeszcze, gdzie dzisiaj jestem. Cały czas zostaję na Dolnym Śląsku. I kraina, miejsce, które śmiało mogę już nazwać swoim drugim domem, czyli kochane Pogórze Izerskie. A ruszyłem ze wsi Kotlina, a dokąd idę, to zobaczycie za chwilę. Ta-da! Leśny wodospad na trasie pomiędzy Świeradowem Zdroju a Szklarską Porębą. To tutaj zmierzałem z wioski Kotlina i tu robimy sobie kolejną serię ćwiczeń. Po 6 kilometrze czas miałem 48 minut. Już zaczęło się lekko w dół. Trochę dystans się wydłużył, bo tutaj już mam 7,5 km, ale jest to idealne miejsce na to, żeby zrobić sobie kolejną serię ćwiczeń na wypady nóg naprzemienne. Powtórzeń na każdą nogę. 20 też będzie dobrze. I dalszy scenariusz jest łatwy do przewidzenia. Ależ jest zimna. Ale żeś. Powinien być ok. Moi drodzy, ostatnie 3 km za nami, na liczniku 9 km. Ostatnia seria powtórzeń na wypady nóg do przodu. Znalazłem sobie takiego tutaj kijka i spróbujcie wykonać to samo ćwiczenie, tylko z większym obciążeniem. Lecimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i jeszcze 10. Raz. Patrzcie, liczyłem. Jak ja liczyłem? Na każdą nogę? Raz. Dwa. Teraz jest dobrze. 3. 4.
nie wiem, czy do 20. 7. 8. 9. 10. 5. Raz. 2. 3. 4. 5. Pozostałe ćwiczenia rozciągające. Zanim jeszcze ćwiczenia rozciągające, pamiętajcie, że został jeszcze 1 km, żeby dobić do pełnych 10. Tempo tego ostatniego kilometra niech będzie już spokojne, wolne, rozluźniające, przygotowujące do zakończenia treningu i dopiero wykonajcie sobie na zakończenie jeszcze kilka ćwiczeń rozciągających, szczególnie uwzględniających mięśnie nóg. Ja dziękuję za dzisiejszy trening. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Kije, z którymi dzisiaj chodziłem, to Fizan Carbon 3K. Bardzo przyzwoite kije, już któryś raz je mam ze sobą i po raz kolejny jestem z nich bardzo zadowolony. Natomiast po raz pierwszy na nogach mam buty firmy Kailand. Dziękuję firmie Sport Impex, która mi te buty użyczyła do testów. Model, który na początku troszeczkę się obawiałem pod kątem Nordic Walkingu, bo są dosyć twarde, ale w sumie jest w nich wygodnie, szczególnie na takie ścieżki, gdzie jest sporo kamieni, bardzo dobrze chronią stopę przed uderzeniami, więc podejrzewam, że dzisiaj w Adidasach byłoby mi troszeczkę gorzej, a te buciki sprawdziły się bardzo fajnie. Może na codzienne, szybkie treningi trochę inaczej, to bym musiał jeszcze sprawdzić, ale są jak na buty takie hybrydy, ni to trekkingowe, ni to Adidasy, takiego szybkiego treningu buty, bardzo wygodne. Więc jeszcze raz dziękuję, link do butów umieszczę pod filmem.